następnej i córka na anginę ropną w tym samym czasie w grudniu. Trudno powiedzieć, czy zostały zagazowane, rozstrzelane, czy rzeczywiście umęczone, ale słuchajcie, to jest dla mnie niesamowite. Zostały aresztowane w lipcu, a w grudniu już nie żyły. Pół roku później, z młodych, zdrowych ludzi, nic nie zostało. Jeżeli rzeczywiście nie zostali tak fizycznie, w sensie, że nie poszły do gazu, albo nie zostały rozstrzelane z jakiegoś powodu, czy tam pobite na śmierć, i rzeczywiście jakaś choroba się tam, no, choroby przecież też dziesiątkowały ludzi z obozów. No to rzeczywiście to musiał być straszny czas. Helena wychowała trójkę dzieci, patriotów. Chłopcy zaangażowali się w AK. Dziewczyna była nauczycielką. Chłopcy byli studentami. To naprawdę mogliby być fajni obywatele. Zniknęli. Ale o czym chcę mówić na sam końcu, bo jakby najbardziej, że mogę tak powiedzieć, spektakularnie zginął najmłodszy, Jerzy. Jerzy, mając 17 lat, został aresztowany. Pojechał też właśnie najpierw był w więzieniu na Montelupich, potem pojechał do Auschwitz, ale zaraz szybko został przewieziony, wiecie gdzie, do małego obozu koło Hamburga. I byłabym wdzięczna, gdybyście może mnie poprawili, ponieważ ja nie wiem, jak się czyta ten obóz. Naunengame, obóz koło Hamburga. W każdym razie ten obóz, on tam był i słuchajcie, dostałam list, no już dawno, dawno, tam lata temu, jak się tym tak bardziej zainteresowałam, bo sobie przypomniałam tą historię rodziną, o której właściwie to niewiele się, właściwie nie, nigdy się o tym nie mówiło. Ja wiem to od mojej ciotki, bo ona była tak chyba jeszcze najbardziej zaangażowana w rodzinne sprawy. Reszta to miała tak trochę w nosie. I bardzo mnie zdziwiło, gdy się okazało, że jestem pierwszą osobą po prawie 70 latach od wyzwolenia, która napisała do Czerwonego Krzyża, aby wyjaśnić losy rodziny. Moja ciocia miała 3 siostry, dobrze mówię, jednego brata i wszystkie te osoby miały dzieci, dzieci mają dzieci, to naprawdę jest duża liczba i właściwie poza wnukiem mojej cioci Stefy, pozdrawiam Krzyśka z Czuchowa, nie wiem, czy mnie w ogóle będzie oglądał, może mu wyślę ten filmik, może będzie oglądał, to właściwie nikt się tym specjalnie nie interesował. On wiem, że o to pytał, że jakiś czas korespondowaliśmy, ale to straszne, tyle ludzi i ponieważ ta gałąź rodziny została zamordowana, to nikogo to więcej nie obchodziło, tylko mnie. A skąd wiem, że byłam pierwsza? Bo poza informacjami dostałam to. Pierścionek. Nie wiem, czy to będzie lepiej widać, czy... A zresztą nie ma aż tak wielkiego znaczenia, jak wygląda. To jeden z ważniejszych pierścionków w moim życiu, poza pierścionkiem małżeńskim i narzeczeńskim. Mam go.
Został on zarekwirowany właśnie w tym obozie koło Hamburga mojemu wujkowi i oddany po 70 latach, słuchajcie. Niesamowite. W ogóle dla mnie to było niesamowite, że nie ukradli, to jest złoto. Słuchajcie, to jest prawdziwe złoto. I oni tego nie ukradli. Oni to zarekwirowali i oddali. Po wojnie Czerwony Krzyż czekał 70 lat na jakikolwiek odzew ze strony rodziny, żeby to oddać. I nikt się tym nie zainteresował poza mną. To jest dla mnie taki najbardziej niesamowity pierścionek. Myślę, że to pierścionek albo mojej właśnie cioci babci, albo cioci, jej córki. Nie wiem, jakim cudem znalazł się u mojego wujka. W każdym razie, wyobraźcie sobie, że mam go już parę lat i nawet go nie umyłam. Nie wiem, to tak jest dla mnie taka świętość. Przyznawam się, że marzę, że może spotkam kiedyś na swojej drodze życia takiego ojca Klimuszko numer 2, który to weźmie ten pierścionek i będzie w stanie odczytać historię, co się tam działo. Może w ten sposób, wykorzystując dodatkowe możliwości niektórych, mogłabym się dowiedzieć, co tam się tych czasach działo wtedy. No ale na razie jest w moim posiadaniu. Zastanawiam się czasem, czy go używać. Idealnie pasuje na mój palec. Nawet teraz jak przytył. Natomiast on nie ma oryginalnego oczka. To oczko jest wydubane. Tutaj ktoś włożył jakąś masę taką plastyczną. No, wydubane, wiadomo, pewnie ktoś potrzebował kasy. Masa plastyczna jest. Jest ciągle ta masa. Ja się nawet tej masy boję, nie chcę usuwać. Zastanawiałam się, czy co z tym zrobić. Czy chodzić właśnie z taką masą plastyczną, czy w ogóle nie chodzić, zostawić, czy może tą wymienić na jakieś kamień. Czy jakąś informację. Nie wiem, to już tyle lat się zastanawiam i kwestia ciągle otwarta. Słuchajcie, jak pamiętam do dziś bicie serca, kiedy otwierałam ten list z Czerwonego Krzyża i zobaczyłam, że tam coś jest. Ja nawet nie mam zdjęcia tych ludzi. Ani jednego zdjęcia. Nikt o to nie zadbał. Przykro mi. Zostali zmieceni z powierzchni ziemi, nie mają swojego miejsca. I nikt nigdy już o nich nic nie powie. Nikt ich nie zapamięta. Pierścionek tylko pozostał. Tylko pierścionek pozostał. Dlatego chciałabym jeszcze raz powiedzieć te nazwiska. Helena Wojnar, Tadeusz Wojnar, Jerzy Wojnar, Jadwiga Wojnar. Zmarli, bo zostali zamordowani, bo chcieli, abyśmy dziś mogli świętować to 75 lat wolności. Straszne. Jak po człowieku zostaje tylko to. Ani jednej kości, nic.
prochu jesteś, w proch się obrócisz. Takie życie. Aha, bo ja wam jeszcze, bo tak jak już ładnie się skłaniam ku końcowi, natomiast chciałabym wam powiedzieć, w jaki sposób został zamordowany właśnie ten Jerzy, od którego mam ten pierścionek wyjątkowy. Otóż Jerzy, słuchajcie, dotrwał do wyzwolenia. Dotrwał do wyzwolenia. Hitler już nie żył. Już było wiadomo, że jest koniec. I słuchajcie, 3 maja naziści zebrali wszystkich tych biedaków z obozu, wsadzili na statki i puścili. Alianci ostrzegali, że będą, że jak się Niemcy nie poddają, to będą ich statki bombardować. Co zrobili Niemcy? Już wiedząc, że Hitler już nie ma Hitlera, już nie potrzeba spełniać rozkazów, wsadzili na te statki ludzi z obozów. No i alianci zbombardowali te statki. Niewiele się uratowało. Chyba jeden statek się uratował. Znam dwie wersje, właśnie tą onetową, że tam Niemcy wywiesili białą flagę. Inna wersja tutaj, którą ja dostałam to parę lat temu, że po prostu statek był w pewnej odległości, że alianci nie zdążyli tego statku zbombardować. No w każdym razie mój wujek Jerzy został zamordowany na statku Tilbeck. Doczekał wyzwolenia, słuchajcie, i został w dniu wyzwolenia w maju, 3 maja został zamordowany już nie przez Hitlera, tylko przez morderców, którzy wcale już nie musieli mordować. Mogli się po prostu, słuchajcie, wycofać, a ich zamordowali. Alianci, to mówi się, że to była jedna z największych tragedii, taka okropna pomyłka aliantów. Długo się o tym nie mówiło, no bo kto się lubi przyznawać do pomyłek, ale w zasadzie ja bym nie powiedziała, że to jest pomyłka aliantów. Ja bym powiedziała, że to jest kolejne morderstwo nazistów, Niemców. Alianci bombardowali żołnierzy Wehrmachtu. Znowu się ktoś dobija do mnie? Córcia, topielico. Idź, już za niedługo, idź topielico. Córcia, bo nie wyłączyłam, poczekajcie.